Hejo, siemanko, moje mysie pysie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozmowach z kanapy. Dzisiaj taki bardzo ciekawy, bardzo prorozwojowy i bardzo nastawiony na eksplorację samych siebie temat. Temat różnych możliwości definicji oświecenia. Chciałem dzisiaj zaproponować wam kilka różnych definicji oświecenia, tego z czym ja się spotkałem, tego, co wyciągnąłem ze swojej własnej głowy podczas kontemplacji, tego, z jakimi różnymi wyobrażeniami zderzyłem się podczas rozmowy z różnymi ludźmi. No i pomyślałem, że może wam to pomóc w waszym rozwoju, ponieważ no dzisiaj, jeżeli chodzi o model oświecenia, tak, to jest taki model ideału, jeżeli chodzi o pełnię rozwinięcia własnej świadomości. Jest to, mógłbym powiedzieć, również model ostatecznej samorealizacji, ostatecznego spełnienia i naprawdę głębokich pokładów szczęścia, wynikających nie z takiego szczęścia umysłowego, wynikającego z tego, że sprawiamy sobie przyjemność cielesną i fizyczną, bo mamy masę pieniędzy na koncie i jesteśmy super piękni i jesteśmy tacy idealni. Tylko jest to szczęście wynikające z braku iluzji naszego ego. I dzisiaj chciałem zaproponować wam właśnie kilka definicji, abyście mogli skonfrontować się z tym, jak wy postrzegacie oświecenie i tym, na czym wam zależy tak na dobrą sprawę w waszym życiu. Jeżeli chodzi o projekt Find Yourself i mój kanał, widzę, że mam całkiem sporą nową ilość moich widzów. To ja sam osobiście definiowałem oświecenie na różne sposoby i jest kilka definicji, które są dla mnie najważniejsze i do których najczęściej się odwołuję. I właśnie to wideo jest również w celu sprostowania tego, abyście mogli wyklarować swój własny koncept oświecenia. I mam tutaj, przygotowałem 5 różnych sposobów definicji oświecenia, ale w międzyczasie przyszły mi jeszcze 2 dodatkowe definicje i chciałem się dzisiaj z wami właśnie nimi podzielić. Pierwsza definicja to jest taka definicja filozoficzna, trochę egzystencjalna, czyli oświecenie jako odkrywanie prawdy o sobie, insight. To jest taki moment, gdy mamy wgląd w naturę naszego życia, i taki moment, aha, kurczę, teraz już wiem, oświecenie. Teraz już mogę zrobić to inaczej, teraz mogę zrobić to mądrzej. Kurczę, super, udało się. Mogę iść dalej ze swoim własnym życiem. I tego typu oświecenie kojarzy nam się z takim momentem, gdy zapali nam się żarówka w naszej głowie i nagle mamy takie poczucie właśnie odkrywczości, tak? Przychodzi w chwili, gdy się zrelaksujemy, albo przestaniemy się martwić, albo w ogóle zajmiemy się całkowicie czymś innym. Jest zazwyczaj spontaniczne, albo na drodze jakiejś głębokiej refleksji, czy naprawdę zgłębiania jakiegoś tematu. Drugie oświecenie to jest oświecenie duchowe, które jest porównywane z stanem samadhi, czyli z osiągnięciem takiej, mógłbym powiedzieć, doskonałości na drodze rozwoju świadomości, rozwinięcie maksymalnych możliwości dojścia do oświecenia, do czystej jaźni. To jest po prostu ostateczny stan świadomości. Jest to to samo, co stan niedualności. I niedualność bierze się z tego, że znika iluzja tego, że ty jako człowiek jesteś czymś oddzielnym od Boga i totalnie zlewasz się z rzeczywistością, zlewasz się z Bogiem, zlewasz się z jaźnią. To jest dokładnie to samo, czym jest non-duality i o czym mówi Advaita Vedanta. Trzecia definicja oświecenia to jest oświecenie psychologiczne, które nazwałbym po prostu śmiercią mechanizmów obronnych ego, totalną dezidentyfikacją z własnym ja, śmiercią iluzji istnienia własnej historyjki w głowie, po prostu śmierć ego, pusty umysł, tak? Tak jakby ktoś ci ściął dosłownie głowę.
Kolejna definicja oświecenia to jest takie oświecenie rozwojowe, dojście do innowacji, czyli inspiracja, przypływ geniuszu, przypływ twórczości, przypływ niesamowitości w życiu. To jest porównywalne z odkryciami różnych geniuszy, Alberta Einsteina, tak, Thomasa Edisona i wielu twórczych geniuszy, którzy naprawdę dochodzili do wielkich, wspaniałych odkryć i zmieniali praktycznie świat. Kolejną definicją oświecenia to jest oświecenie mistyczne. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, gdy używa się słowo mistyczne oraz mistyka, bo mistyka na dobrą sprawę ma wiele znaczeń i pierwotnie mistyka skupiała się na poznaniu prawdy oraz poznaniu Boga. Bardzo często słowo mistyczne jest błędnie rozumiane jako słowo magiczne albo niepoznawalne, tak? Tylko że choć Bóg w istocie niesubstancjonalności jest totalnie niepoznawalny, to można go poznać. I właśnie tym zajmuje się mistyka. To jest pewnego rodzaju paradoks, który wymaga głębokiej dojrzałości duchowej, aby można go było sprawdzić, zrealizować i doświadczyć. I koncepcja oświecenia mistycznego jest dokładnie tym samym, czym jest realizacja kundalini, czyli zrównoważenie wszystkich nadi, aktywacja szuszumny, oczyszczenie wszystkich czakramów, otwarcie czakry korony, osiągnięcie mistrzostwa duchowego. I jak będziecie kiedyś studiować różnych mistyków, to będziecie tam widzieć bardzo często powtarzający się temat błogości, ekstazy, miłości, Boga, jaźni. Możecie zadać sobie takie pytanie, czym to się różni na przykład od oświecenia duchowego albo od oświecenia rozwojowego. Praktycznie niczym to się nie różni. To jest praktycznie to samo, tylko że w tej chwili mamy różne nurty wiedzy i każdy definiuje to inaczej. Z tym, że przy duchowym oświeceniu ten stan samadhi zazwyczaj nie utrzymuje się permanentnie, ponieważ w stanie samadhi człowiek staje się totalnie niezdolny do funkcjonowania w rzeczywistości materialnej, a niedualność należy nauczyć się zintegrować z życiem codziennym, a przy oświeceniu mistycznym i przy realizacji kundalini traktujemy życie codzienne jako pole jednej świadomości i po prostu tym żyjemy. Ja wiem, że to jest trochę gra słów, tutaj też celowo zmieniam te definicje tutaj w tym wideo. Osoby, które są duchowo dojrzałe, będą kumać, o co chodzi, a osoby, które jeszcze nie wiedzą do końca, o co chodzi, to zagłębcie się w mój kanał, będziecie mieli wszystkie odpowiedzi, a wiele innych odpowiedzi będę tutaj udostępniał w przyszłości. Także to też jest jeden z powodów, dlaczego warto jest subskrybować projekt Find Yourself i być tutaj ze mną na bieżąco. Dobra, lecimy. Kolejna koncepcja. Kulturowy ideał oświecenia. To bardzo często ludzie mylą i myślę, że to jest ważne, abyście zrozumieli. Taki kulturowy ideał oświecenia, tak? Człowiek oświecony, czyli człowiek bez problemów, człowiek, który nie ma cierpienia, już nie cierpi, człowiek, którego już nic nie dotyczy, mógłbym powiedzieć taki duchowy celebryta. Dzisiaj XXI wiek, dostęp do internetu, przyszła nowa moda, mamy duchowych celebrytów, tak? Tak, i też pojawia się taki duchowy ideał oświecenia, czyli właśnie człowiek, który nie może mieć wahania nastroju, albo człowiek, który nie może się wkurzyć, albo człowiek, który nie może przeklnąć, albo człowiek, który nie popełnia błędów, tak? Myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo iluzoryczna kwestia, ponieważ to takie prawdziwe duchowe oświecenie skupia się głównie wokół duchowego oświecenia oraz mistycznego oświecenia, a reszta jest takim dodatkiem, no bo owszem, oświecenie
sprawi, że będziesz bardziej świadomy siebie, swoich stanów emocjonalnych, swoich własnych przekonań na bardzo fundamentalnym poziomie. Nie będziesz w stanie uciec od siebie oraz od subiektywnego doświadczenia. No i jak sobie coś wkręcisz, to będziesz bezpośrednio świadomy tego, że ty jesteś za to odpowiedzialny, bo wszystkie projekcje twojego własnego umysłu będą zapadać się zawsze do twojego wnętrza i nie uciekniesz od tego, szczególnie gdy cię oświeci i twoja uwaga wyrobi sobie wszystkie możliwe ścieżki do tego, aby być skupionym na czystej świadomości, którą praktycznie będziesz w stanie rozpoznać wszędzie. I ostatnia definicja, tutaj już tak definicja, na którą wpadłem przed chwilą w sumie, to jest oświecenie jako epoka. W szkole byliśmy uczeni różnych takich epok w naszym życiu, tak? Jednym z tych epok jest oświecenie i ono również było jakimś przełomem w naszym życiu i należy rozumieć, że to oświecenie duchowe, o którym opowiada Eckhart Tolle, non-duality, ja, to nie jest to samo. Musicie to zrozumieć. Tamto oświecenie miało głównie związek ze zmianą wartości oraz przywróceniem takich wartości humanistycznych oraz rozumu. Aczkolwiek w pewien sposób to też był krok ku ewolucji naszej świadomości i myślę, że wiele podobieństw ja byłbym w stanie znaleźć i wy również będziecie w stanie znaleźć, ale musicie mieć na uwadze to, że to nie jest to samo. I w gruncie rzeczy my wchodzimy w taką nową erę, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, rozwój świadomości, ponieważ na Ziemi jest coraz więcej ludzi i my zaczynamy się gnieździć coraz bardziej. Zaczynamy zachowywać się trochę jak takie szczury w klatce. I nasz sens indywidualności, naszego ego, staje się niewystarczający, aby zrozumieć samego siebie oraz zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. I my zaczynamy przekraczać to ego, czy nam się to podoba, czy nie, na drodze rozwoju świadomości, na drodze kontemplacji, czy nawet przez przypadek. I to się dzieje. I to się dzieje, ale to nie jest tylko tak, że my jesteśmy ofiarami tego, co się dzieje. My zawsze możemy coś zrobić, aby lepiej rozumieć siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość. I to należy zrozumieć. Myślę również, że to jest jeden z takich aspektów duchowego zrozumienia, dojrzałości. Że zmianie nie ulegnie tylko i wyłącznie twoje wnętrze, ale zmieni się również to, co jest na zewnątrz ciebie. Twoje przekonania, sens istnienia, sens identyfikacji, sens tożsamości. W miarę rozwoju świadomości to wszystko po prostu się zmienia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to nagranie, to jest już tyle. Ja w przyszłym tygodniu, tak jak wam obiecałem, będę nagrywał tematy związane z Kundalini. Postaram się tutaj poruszać jak najszerszy kontekst tematów duchowych, poruszając już nie tylko tematy związane z oświeceniem, ale również z naszą socjologią, ze społeczeństwem, z tym jak funkcjonuje umysł, z naszymi iluzjami. Postaram się dać wam taki przekaz, którego nigdzie indziej nie znajdziecie, tak abyście mieli styczność z czymś nowym. I moim celem jest jak najbardziej dokładne i precyzyjne wyjaśnienie dla was pojęć duchowych, tak aby pomóc wam zintegrować się z życiem codziennym. Abyśmy wspólnie rozwijali się w sposób holistyczny, a nie tylko taki liniowy, wybiórczy, pomieszany. Tak, 7 definicji oświecenia na dzisiaj. Jeżeli interesuje was któraś z definicji, zapiszcie ją sobie na kartce, możecie obejrzeć to wideo ponownie, zagłębić się jeszcze szczegółowo, bardziej szczegółowo. Tak jak wspomniałem wam wcześniej, w przyszłości będę poruszał jeszcze te zagadnienia i będę pomagał wam układać kropki i łączyć puzzle, tak? Układać puzzle i łączyć kropki.
To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o te nagrania. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli Wam się podobało, dajcie proszę łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, pozostawcie swoje własne pozytywne przemyślunki, udostępnijcie ten film proszę na Facebooku. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.